Dzień dobry, witam wszystkich. Mamy poniedziałek, 9 dzień kwietnia. Łukasz Fiołek z tej strony, Fibonacci Dream School. Sprawdzamy sytuację techniczną na DAX-ie, na niemieckim indeksie. Tutaj widzimy, że wybijane są ostatnie maksima. Tutaj bardzo ładna korekta spadkowa. Przed nami kolejny impuls. No i pytanie, gdzie ten impuls może się zatrzymać? Tutaj z pomocą przychodzą nam oczywiście zewnętrzne mierzenia FIBO, czyli wyznaczamy największą tę korektę w tym impulsie wzrostowym. To jest oczywiście cały ten swing. Dodatkowo warto pomierzyć ten swing wcześniej, czyli ten mniejszy. No i tutaj zwróćmy uwagę na to, co takiego się pojawia. Jaki ogólny wniosek? No, przede wszystkim rzuca się w oczy dwukrotne mierzenie zewnętrzne, 2 razy 161,8. Okolica 12400, 12444, bardzo mocna strefa podażowa, do której zmierzamy. Według mnie ten poziom będzie zaatakowany, właściwie ta strefa, ten obszar, także tutaj jakieś alerty sobie warto ustawić. Bardzo często, jeżeli widzimy pewnego rodzaju taką niedokładność, dokładnie tak jak tutaj, czyli najpierw jest 161 z innego mierzenia, potem 161 z mniejszego, z tego ostatniego, to bardzo często rynek testuje to na kilka razy. To znaczy mamy pierwszy atak, pojawia się odbicie na ten poziom mniejszy i za chwilę pojawia się wyjazd na ten poziom, który jest wyżej. Także tutaj tego typu takie czyszczenie stopów, taka pułapka może być widoczna. Po prostu powinniśmy o tym motywie pamiętać. Podsumowując, ważna strefa podażowa na niemieckim indeksie, na DAX-ie, okolice 12 400, 12 447.